Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 Universe Mode. Przed nami pora na kolejny odcinek, pora na kolejny row. Będzie to już drugie row. Jest to oczywiście kolejny row na drodze do Gali Backlash, do pierwszego pay-per-view w tym roku w kalendarzu tutaj. I zobaczymy tutaj na początek tak teamowe starcie tutaj kobiet. Jeśli dobrze pamiętamy, na poprzednim odcinku, jeśli chodzi o row, bo poprzedni odcinek był SmackDown, a poprzednie row, jakie mieliśmy, tam była walka Bayley kontra Asuka i tam Asuka wygrała, ale i tak były takie malutkie kontrowersje, bo tam było właśnie wideo, w sumie piosenka Io Sky i to troszeczkę rozproszyło tutaj Askę i przez to mogła potencjalnie przegrać, więc GM Row też nie wiedział dokładnie kto za tym stał, więc postanowił, że nie będzie może się zastanawiał i zrobimy tutaj tak teamowe starcia, więc Bayley i Io Sky naprzeciwko Askę i jedną z zawodniczek, która zawalczy w Fatal 5 Way'u o pas zwakowany Women's World Championship. Jak dobrze wiemy, będzie Fatal 5 Way Elimination na Backlash Opas World Women's Championship. Będzie tam Io, będzie tam Bayley, będzie tam Asuka. Będzie tam właśnie zawodniczka, którą tutaj zobaczymy. I ostatnie miejsce jeszcze nie jest tutaj, można powiedzieć, wyłonione przez GM Raw, które sobie właśnie wybrały te wszystkie osoby. Mam tutaj Io Sky właśnie, która, no nie wiemy, czy to Io była, czy to Bayley stała za tym właśnie próbą rozproszenia Aski, ale zobaczymy tutaj, można powiedzieć, że ponownie Damage Control jakby razem Io Sky i Bayley w tym pojedynku będą razem w tag teamie, tak jak w sumie jeszcze, no jakoś dużo pojedynków razem nie walczyła aż tak bardzo Bayley i Io, bo zwykle Io i Dakota oczywiście były bardziej w tag teamie, ale potem jak Dakota doznała kontuzji, to bardziej wtedy można było chodzić. Tak, mam wrażenie, że jakoś nie widzieliśmy za dużo takich tag teamowych meczów stricte właśnie, że Bayley i Io w jednym tag teamie. Ale teraz zobaczymy właśnie tak teamowe tutaj takie starcie. No i pora zobaczyć rywalki Askę i właśnie mamy tutaj od razu Alexa Bliss, a więc Alexa Bliss to jest ta czwarta zawodniczka z pięciu, więc tylko jedno już miejsce stało. Alexa Bliss to też na pewno jest bardzo ciekawe. Jak dobrze wiemy, z Aską były w rzeczywistości kiedyś mistrzyniami tag teamu. Nie były chyba na długo, mam wrażenie, że były dość krótko mistrzyniami tag teamu, ale były mistrzyni tak teamu, więc zobaczymy, były mistrzyni tak teamu mierzące się naprzeciwko Io i Aski, więc to jest też tak team, który może krótko były mistrzyniami, ale dłużej były troszeczkę jako tak team, więc Aska i Alexa były jako właśnie tak team przez jakiś czas, więc można powiedzieć, wiedzą dobrze, jak to jest walczyć razem w tak teamie, mają to doświadczenie, ale czy dadzą radę pokonać Bayley i Io Sky, to się dopiero dowiemy. Mamy Alexa Bliss, więc teraz pora na ostatnią zawodniczkę w tym pojedynku, które będzie zaczynało dzisiejsze row, czyli oczywiście na zwyciężenie też pojedynku na poprzednim row w starciu Bayley kontra Aska. Będzie oczywiście właśnie tutaj wejście Aski, która też może, jak oczywiście tutaj wszystkie zawodniczki, które mamy w pojedynku tym, może potencjalnie wyjść z Backlash jako nowa mistrzyni World Women's. Na pewno po tym, że wygrała z Bayley, jeszcze by dzisiaj, jeśli tutaj zaliczyła kolejne zwycięstwo, no to myślę, że Aska tak troszkę mogłaby się wysunąć jako ta faworytka po części wygrania. Choć z drugiej strony w takich pojedynkach Fatal 5 Way, ponieważ to jest Elimination, że nie pierwsze przepięcie wygrywa, to i tak, no to zawsze to są inne pojedynki, jak się na przykład jest walka one on one, więc tam ciężko tak wyłonić, można powiedzieć, faworytkę przed tym starciem, ale na pewno Aska ma duże szanse, żeby wyjść jako mistrzyni z Backlash. No a na razie właśnie będziemy mieli ten pojedynek tak teamowy, a więc Alexa Bliss i Aska naprzeciwko byłego, można powiedzieć, tak teamu Damage Control, bo teraz jakby Damage Control, można powiedzieć, nie mają jakby między sobą jakiejś rywalizacji, ale po prostu Bayley i Io Dakota poszły, można powiedzieć, w swoje strony. Choć może właśnie zobaczymy jakiś powrót na jakiś właśnie, na przykład teraz widzimy taki, może być malutki powrót przez decyzję GM Arrow i zaczynam ten pojedynek Alexa Bliss kontra Bayley. Pamiętam, jeszcze Bayley była, można powiedzieć, taką tą dobrą zawodniczką, bo jakby face, można powiedzieć, tak się mówi na te właśnie osoby, gdyż miałyby dobre. No to pamiętam, jak one miały rywalizację gdzieś, bo to było w 2017 roku. Miały rywalizację, pamiętam to właśnie. Alexa Bliss teraz tutaj czeka na górnym narożniku, Bayley powoli wstaje, Alexa Bliss z samej góry i trafia tym dropkickiem z samej góry. Będzie też przypięcie przy okazji, Bayley powinna sama wstać oczywiście, bo to dopiero są, jest tutaj kilka ruchów tak naprawdę dopiero. To będzie Sunset i Powerbomb od Alexa, tutaj nie będzie drugiego przypięcia ponownie. Będzie za to kopnięcie w nogę i będzie zmiana, więc zobaczymy to, co widzieliśmy dzień temu na Raw, czyli Asuka kontra Bayley. Ale na razie Bayley kontroluje. Czy tym razem może Bayley... Na pewno myślę, że Bayley by chciała przypiąć Askę i widzę je troszeczkę jak zrewanżować po tym, co się wydarzyło na ostatnim row. Kontra Bayley. I mamy close line tutaj od byłej mistrzyni
SmackDown, byłej mistrzyni Raw, byłej mistrzyni Tag Teamu, Grand Slam Champion. Oczywiście tak samo w sumie Aska też jest Grand Slam Championką, więc tutaj właśnie starcie dwóch, na pewno też przyszłych Hall of Famerek, na pewno. A Io Sky i no myślę, że Alexa też będzie, myślę, że już powiem tak, Bayley i Aska na pewno mają Hall of Fame'a. Myślę, że Alexa też, a Io po prostu jeszcze nie, ale myślę, że to co osiągnie w swojej karierze, myślę, że też będzie wystarczająco na pewno dużo, żeby być w Hall of Fame'ie. Za to wstawcie właśnie świetny zawodniczek. Aska tutaj szybko wstaje. Coś tutaj Bayley miała, nie zauważyłem właśnie. Coś w stylu właśnie jakiegoś paybacku, coś takiego. Właśnie nie wiem, co to dokładnie tam miała. Będzie kolejna zmiana, wróci Alexa do ringu. Widać tam właśnie tutaj zgranie, kiedy wiedzą, kiedy dobrze się zmieniać. Teraz właśnie co tam ma Bayley, tam Signator oczywiście, ale też coś tam ma. Nie mogę zauważyć właśnie, co tam ma, ale na razie możemy zrobić zmianę. Io Sky po raz pierwszy wchodzi do pojedynku, w tym pojedynku tak teamowym. I tutaj obie miały podobny plan, ale żadna nie trafiła. Alexa Bliss łapie i ją wrzuca w narożnik. Alexa nie trafia tutaj. Io Sky teraz atakuje suplex. W poprzednim Universe Mode 2K23 była mistrzem tak teamu razem z Dakotą. Zobaczymy, czy tutaj też będzie miała jakieś złoto. Może potencjalnie właśnie wygra właśnie. Czy to jest insult to injury? To jest insult to injury, ale to normalnie jest jako no podobny ruch, tylko że inna troszkę można powiedzieć. Najpierw robi jakby naprzód, a nie do tyłu od razu. To jest oczywiście signatura Alex Bliss. Double footstep od Io Sky. Myślę też po części, choć w sumie właśnie Aska dalej nie wie, czy nikt nie wie w sumie, czy to Io czy Bayley, kto stał właśnie za tym próbą rozproszenia Aski, więc nie wiadomo właśnie. Jakby po części można powiedzieć, że Aska by chciała się zrewanżować, ale nie wiadomo, czy to właśnie powinna się rewanżować na Alexie czy na Io, ale nie wiadomo właśnie, kto tam stał. Io Sky teraz ten splash się kompletnie nie udał, ale za to może coś innego zrobić. Jest na środku ringu tutaj Alexa. Przechodzi się tutaj dosłownie po niej Io i jeszcze missile dropkick na koniec. Genius of the Sky, może jakiś właśnie, za chwilę zobaczymy ruch z samej góry jakiś, albo od Lin może, na przykład tutaj właśnie z narożnika, czy z Lin. Na pewno na Io można liczyć, jeśli chodzi o właśnie takie ruchy. Można tutaj właśnie potencjalnie wyjść i jakiś tutaj ruch może, nie można zrobić tutaj, nie wiem, dziwne dość, że Io nie może zrobić stąd żadnego ruchu, ale możemy tutaj wyjść. Io Sky poczeka sobie, aż Alexa wstanie tutaj i Io Sky z missile dropkick świetnie trafia. Signatura jest gotowa dla Io. Ona ma w narożniku, jeśli dobrze pamiętam, signaturę, bo niedawno grałem w MyGM-ie właśnie pojedynek i Io sterowałem, więc ona ma tutaj właśnie sygnaturę. Będzie tutaj Spanish Fly z samej góry. To już mogłoby potencjalnie może wystarczyć, żeby przypiąć Alexę, ale myślę, że Io dobrze wie, że lepiej do tego dołożyć jeszcze ten jej moonsault, który może zakończyć ten pojedynek, a więc Spanish Fly z samej góry. Io Sky powróci na górny narożnik, tym razem jednak sama, żeby sprawić zrobić moonsaulta, ale właśnie nie jest niestety stand Alexa, więc może skontrować. Czy Alexa Bliss kontruje ten moonsault? Alexa Bliss kontruje moonsault Io Sky. Sama nie ma jednak finishera jeszcze. Irish Whip. Odbicie od Lin i Io tutaj robi takiego flapjacka. Mamy zmianę teraz. Bayley wraca do ringu i też Aska wróci do ringu. Bayley, no właśnie, ona zaatakowała Alexę. Nie powinna atakować Alexę, tylko oczywiście Askę. Tutaj kontra, świetna. To będzie próba przypięcia. Czy Aska będzie przypięta? No wątpię. Wątpię to bardzo. Mamy jeden. No właśnie, no. Tak coś czułem, patrzę na to właśnie, że po prostu nie miała zbytnio na to uszkodzeń i to jest guillotine choke, wow. Ale no guillotine choke, z którego dosłownie Aska wychodzi w sekundę praktycznie. Myślałem, że będzie tutaj przypięcie, ale nie. Kilka uderzeń, jedno się tutaj udało. Aska tutaj też próbowała, ale się nie udało. Podobnie właśnie próbowałem tam kliknąć signaturę, nie wiem czemu nie mogłem przez chwilę. Shoulder tackle. Tutaj Aska, ale od razu crossbody i mamy przypięcie. Czy to będzie koniec? Pewnie nie. Aska oczywiście wstaje bez problemu. Teraz może jakaś właśnie signatura. I mamy ta signatura Bayley Plex tutaj w jej wykonaniu. Rose Plant teraz. Czy tym razem właśnie, może nie w walce one on one, ale w walce tak teamowej. Bayley przypnie Askę. Rose Plant na Asce. Mamy przypięcie. Czy Alexa tutaj wmiesza? Alexa się nie wmiesza. To jest bardzo dobra rzecz. To mi się bardzo podoba, bo rok temu, ogólnie w miarę w takich pojedynkach, zawsze się tutaj właśnie wmieszała osoba właśnie poza ringiem i po prostu, jakby rozumiem, raz na jakiś czas, ale nie właśnie za każdym dosłownie razem przy przypięciu. To było dość, no dość denerwujące i problematyczne. Kontraski. Aska od razu wstaje. Myślę, nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, bo była blisko signatury teraz, cały ten pasy momentum. Już jakby poszedł tutaj kompletnie, nie ma go tutaj. Kopnięcie w głowę. No, Bayley wygląda naprawdę dużo lepiej w tym pojedynku, niż wyglądała w
starciu tydzień temu na Raw, ale jeszcze zwycięstwa i tak nie ma, a teraz Asuka chciała tutaj wrzucić Bayley do narożnika i zrobić zmianę, ale nie tym razem. Bayley kontruje, Asuka ponownie kontruje. Teraz kilka kolan od Aski prosto tutaj w brzuch Bayley. I jeszcze kilka tutaj uderzeń pewnie będzie w dłoń. W dłoń czy w sumie tak w palce, nawet nie wiem sobie, gdzie bardziej skierowane te uderzenia, te kopnięcia od Aski. Będzie ta zmiana, Alexa Bliss, która w tym pojedynku wydaje się troszkę mniej tej uszkody doznała, więc myślę, że to właśnie lepiej, żeby to Aska teraz się zmieniła. Teraz kombinuje Alexa, to będzie chyba DDT z samej góry i tak jest, DDT. Tornado DDT i teraz może Bayley próbowała się zmienić, ale od razu Alexa przychodzi do przypięcia. Bayley wstaje i ją próbowała. Nie wiem, wydaje mi się, że źle Io oceniła, że jednak nie wiem, czy naprawdę Io myślała, że Bayley już nie wstaje z tego. Nie wiem, Russian Leg Sweep od Alexy. Illegal Tag Team Interference. After an illegal tag team partner has entered the ring and exited a debut is applied and they can no longer willingly enter the ring, tagging in and becoming the legal. No i to mi się podoba jakby właśnie. Nie tak, że cały czas właśnie trzeba, bo tak właśnie za każdym razem musiałem robić tak, że robię finisher, wyrzucam tą osobę z narożnika i dopiero potem mogę przypiąć. To dobrze, to naprawdę dobrze, ale problem jest taki, że Asuka chyba nie wchodziła, więc Asuka jeszcze może wejść, bo wydaje mi się właśnie, że tam jak dobrze widziałem, tylko raz może tak wejść jakby, a Asuka nie wchodziła. Więc to będzie taki malutki problem. Bayley wypada z ringu. Nie Bayley oczywiście, tylko Alexa Bliss. Poczekamy, żeby Alexa tutaj na spokojnie wróci. Bayley ma Rose plan do zrobienia. Io idzie do Alexy, ale Alexa widziała to z daleka i dała radę skontrować. Tam w sumie dała radę pierwsza zaatakować, ale tutaj wpada. Myślałem, że wpadnie w pułapkę w Rose planta, ale jednak nie. Choć teraz może. Rose plant od Bayley. Trafiła Askę. Czy trafi też Alexa w tym momencie? Bayley, Rose plant będzie, ale właśnie nie wiem, czy i tak Aska nie wiem, czy nie wejdzie do ringu. Nie wiem, właśnie, bo ona chyba może wejść raz. Jeszcze mamy właśnie. Tak myślałem. No właśnie, dobra. Ale tam właśnie przed chwilą nam mówili o tym, więc mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Na przykład teraz już Asuka nie wejdzie do ringu, no mam nadzieję. Teraz jest narożnik tutaj Alexa, ponieważ tam nie wiem. Cały czas coś mi się tutaj właśnie pokazuje, ale chciałbym to właśnie użyć. Teraz mam nadzieję, że mi się znowu to pokaże, tylko właśnie nie signatura, coś innego mi się tam, mam wrażenie, że pokazywało. A chyba teraz nie mogę tego zrobić, bo właśnie mam sygnaturę, więc zróbmy sygnaturę. Bayley Plex ponownie. Dawniej to był jej finisher oczywiście. Mamy przypięcie. Czy w taki oto sposób Alexa Bliss da radę wygrać? No nie, Bayley od razu wstaje. Czy za chwilę zobaczymy ponownie Rose Plant? Tym razem Rose Plant może zakończyć ten pojedynek. Chyba Alexa o tym dobrze wie i chciała wyjść, chciała się zmienić. Alexa kontruje. Alexa ma też DDT tutaj, więc na pewno na to musi uważać tutaj Bayley. Asuka wraca do ringu. I problem jest taki, że właśnie Alexa, Asuka już raz wchodziła do ringu, ale Asuka właśnie, nie Asuka, a Alexa właśnie wchodziła do ringu, więc nie wiem, czy ona może, czy nie. Rose Plant, za to wiemy, że możemy zrobić Rose Plant ponownie, na razie czego i tak wyrzucę, miałem wyrzucić Alexę, no dobra, nie mogę, no dobra, zróbmy teraz przypięcie, już czemu nie, już po prostu, żeby było przypięcie przynajmniej, mamy jeden, ale sędzia dość wolno to robił, mam wrażenie, że sędzia mógł to troszkę szybciej zrobić. Te pedynki tak nie właśnie to jest jeden taki problem, że to zawsze długo trwa przez te zmiany. Tam właśnie niby nam pokazywali, że coś tam, a nie wiem, może po prostu teraz Alexa nie może wchodzić, ale potem jak tylko wróci do ringu i znowu wróci potem jeszcze na narożnik, to już będzie mogła wchodzić. Nie wiem właśnie jeszcze tam dokładnie, czy to było aż tak sprecyzowane tam. Próba submissionu, ale tutaj nie może poddać Io. Oczywiście Asuka tutaj musi puścić. Wróci do ringu, a Io już będzie gotowa na to, żeby ją tutaj właśnie zatkać, więc to nie był najlepszy, myślę, że najbardziej przemyślany ruch. Mocno uderzenie od Io. I teraz jeszcze kopnięcie tutaj, ale no pozytyw jest taki, że mam wrażenie, że czy to Alexa, czy Asuka następny finisher, to może być koniec tego pojedynku. Asuka, no właśnie, to jest zbyt jakby, było to z daleka widać, było to po prostu z daleka widać, co tutaj kombinuje Asuka. Jeszcze tutaj kolejne uderzenie. Io ma sygnaturę teraz. Nie to chciałem zrobić, ale dobra, możemy sprawdzić przypięcie. Czy Alexa tutaj się wmiesza? Nie wmiesza się, czy wmiesza się? I to jest koniec pojedynku. Wow, no powiem, że to było bardzo dziwne, że to się zakończyło. Po pierwsze myślałem, że po tym jak Bayley wchodziła do ringu, myślałem, że to że ta Alexa wejdzie, po pierwsze. Po drugie, to nie był żaden ruch. Czy jest to jakaś kontuzja Aski, że została w taki sposób przypięta? Nie wiem, ale Io Sky przypięła w tym momencie Askę, więc też damage control, można tak powiedzieć, po części
Reunion Damage Control kończy się udanie, bo Bailey i ja wygrywałem. Pora na kolejną walkę. I pora na drugi pojedynek. I w tym drugim pojedynku zobaczymy w akcji Brona Breakera, więc zdecydowanie przyszłość WWE. Tak jak już mówiłem to wiele razy, zdecydowanie jestem zdania, że za kilka lat Bron Breakker będzie main eventerem, będzie world championem, po prostu można powiedzieć on to ma, on to po prostu ma, że może być taką gwiazdą WWE i też myślę, że właśnie nawet jakby chyba mam wrażenie, że samo WWE to nieraz tak jakby można powiedzieć takie hintuje, jakby tak, takie podpowiedzi robi, że też bardzo możliwe, że to będzie przyszły Paul Heyman guy, czyli właśnie będzie jego menadżerem Paul Heyman prędzej czy później. Myślę, że to jest jeden z takich zawodników, który właśnie opasuje po to, że właśnie to Paul Heyman był jego menadżerem i właśnie można powiedzieć pod jego wodzą jako właśnie, jako klient można powiedzieć w sumie tutaj Paula Heymana może zostać tym world championem. Czy tak będzie, dopiero dowiem się w przyszłości, a teraz pora na jego rywal. Już też zawodnika, który był poprzednim mistrzem NXT, teraz już bardziej już można powiedzieć doświadczony, jeśli chodzi o main roster, a już oczywiście po ciemnym ekranie można, myślę, że powoli rozpoznać, kto tą osobą będzie. A oczywiście tą osobą będzie Karrion Kross. Karrion Kross, który właśnie jest jakby mistrzem NXT. On miał też, no wydawało się, że też będzie dużą postać, nie ukrywam, ale po prostu, no nie wiem, jakoś mam wrażenie, że Bron Breakker też, no też nie ma co ukrywać, że jednak z rodziny pochodzi dość takiej, oczywiście istotnej, rodzin Steinerów oczywiście, więc też myślę, że to, no nie ma co ukrywać, też rodziny są istotne jednak i właśnie, no myślę, że jednak on więcej osiągnie, no bo jednak bym powiedział, że Karrion Kross, no myślę, że już się wiele osób spodziewało, że więcej osiągnie. Myślę, że tutaj Karrion też pierwszy raz oczywiście właśnie wielu zawodników jeszcze, oczywiście wiele zawodniczych nie używałem jeszcze. Widzę, że Karrion nie ma tutaj długich włosów akurat w tym modelu, ale na pewno na Community Creation nie, za niedługo, może już nawet sama nie patrzyłem, są modele, gdzie to właśnie Karrion Kross ma te dłuższe włosy, te, które ma obecnie. Oczywiście tutaj też Final Testament, tak się chyba oni nazywają. Mam wrażenie, że mam nadzieję, że tutaj nie pomijam jakiegoś członu w tej nazwie. Final Testament chyba się nazywa ta frakcja, gdzie to są właśnie Authors of Pain, Akam i Rezar. Karrion Kross, oczywiście Scarlett i Paul Ellering, tak, tak, te właśnie są wszystkie osoby. Chyba właśnie się, jeśli dobrze pamiętam, Final Testament, ta właśnie nazwa się nazywają. Mam teraz właśnie oczywiście rywalizację z, miałem powiedzieć przez chwilę, Hurt Businessem, z Street Profits i Karrionem, i Bobby Lashley, i też w sumie Beef Up, ta strona do nich dołączyła. No zobaczymy, jak tam ta rywalizacja się potoczy. Niedawno była walka pomiędzy Bobbym a Karrionem na SmackDown, a zobaczymy tutaj, jak w tej walce sobie poradzi Bobby, nie Bobby, a Karrion w walce z Bronem Breakerem, a więc dwóch by mistrzów NXT mierzy się tutaj w tym pojedynku. Bron Breaker kontra Karrion Kross. Możemy zaczynać. Mocny clothesline od Brona Breakera i jeszcze jeden clothesline. Myślę, że jak Bron Breaker trafi tego Spira, to myślę, że jeden wystarczy szczerze i będzie po pojedynku. Kopnięcie tutaj w plecy. Kilka mocnych kopnięć, na które Karrion na razie nie ma odpowiedzi. W setej Kross, ale jest, myślałem, że będzie złapany, jednak Bron Breakker czekał, ale to był błąd. Nie powinien czekać. To Kroszko to jednak zatkał i trafił. Karrion Kross tutaj i kontra i slap jeszcze od Bron Breakera i ponownie seria clothesline od Breakera. Teraz próba uszkodzenia tutaj szyi Karriona Krossa. Bron Breaker teraz, no nie udało mu się tutaj trafić. Poprzednim 2K, jeśli chodzi o, myślę, że jego największy moment, no to największym jego momentem było to, że walczył w walce o walizkę Money in the Bank. Poprzednim 2K i niestety nie wygrał. Zobaczymy, jakie, może powiedzieć, jaka przyszłość go tutaj czeka potencjalnie. Karrion Kross, seria tych clotheslinów, już wiele zrobił ich, ale miałem powiedzieć, skąd się wziął ten kij baseballowy, ale ja wiem, skąd się wziął ten kij baseballowy. Na pewno Scarlett jest, może powiedzieć, to zamieszana po części. Jestem ciekawy jednej rzeczy, ale już sędzia to weźmie. Jestem bardzo ciekawy jednej rzeczy właśnie, czy mi się to uda, czy nie. Jestem bardzo ciekawy jednej rzeczy, ale to na później, na później sobie to właśnie zostawię. Na razie jeszcze o tym, na razie jeszcze tego nie będę robił, ale właśnie mam, można powiedzieć, taki mały plan. Tylko nie wiem, czy mi się uda on rozegrać, czy nie ten plan, bo to się może skończyć, nie ukrywam, że dyskwalifikacją. Ale zobaczyłeś, taka jedna rzecz, czy się uda. Karrion Kross teraz podąża za Breakerem, który tutaj właśnie wypadł z ringu. I nie będzie powerbombu. Na pewno bardzo potrzebna kontrola Breakera, bo Kross troszeczkę tutaj zdecydowanie lepiej w ostatnich momentach wyglądał. W tym pojedynku na pewno lepiej wyglądał Kross. Także na Bron Breaker ponownie przeważa. Jeszcze suplex, release suplex od Breakera. Jeszcze tutaj uderzenie jedno i mamy krew na twarzy Karriona Krossa i jeszcze double X handle tutaj. Możemy jeszcze dołożyć kopnięcie w sumie. Jeszcze jedno kopnięcie. Mamy Rage tutaj do zrobienia. Dobra, czemu nie?
To chyba oznacza, że nie ma tego? Czy nie ma, nie mogę grzebać Running Finishera, Running Spira nie mogę grzebać, czy po prostu nie, nie, nie wiem. No nie mogę chyba zrobić Running Spira. Aż zobaczę, jakby właśnie tak już mówię. Wiele osób pierwszy raz steruje, więc muszę zobaczyć też. Finisher Runbreakera, czyli on ma. A jednak ma Running Rope Rebound. Ale próbowałem właśnie. A nie, też Signature. Aha, dobra, czyli on ma to jako Signature. Myślałem, że Breaker będzie jako Finisher tego Spira, bo w rzeczywistości mam wrażenie, że bardziej użyje jako Finisher. Steiner, Wristliner, to Submission i Military Press, Power Slam, Standing Front. Dobra. No dobra, czyli przynajmniej to wiem. A myślę, że ja bym mu to po części zmienił. Spróbujemy najpierw Submissionu. Czy dam radę poddać Karrion Crossa? Czy Karrion Cross będzie poddany? Wow, Karrion Cross, no, wychodzi bez problemu z tego. Wychodzi z tego bez żadnego problemu. Ale właśnie to jest dość dla mnie dziwne, bo właśnie no myślę, że będę musiał to mu zmienić, no bo Breaker używa Spira jako finisher attack bardziej. Mam wrażenie, że z tego co oglądałem, przed na niedawno na. Czy Breaker? Myślałem, że Breaker myślę, że jest takim gościem, który też może niewiele by się mogło spodziewać, ale myślę, że mógłby jakiegoś suicide dive'a zrobić czy coś takiego. Nie ukrywam, właśnie nie będę ukrywał, że oglądałem każde jego mecze na NXT, ale to jakby, no niektóre ważne pojedynki oglądałem. Niedawno jeszcze oglądałem jak Dusty Rhodes Classic Tag Team, gdzie wygrał z Baronem Corbinem, z Carmelo Hayesem i Trickiem Williamsem. Teraz niedawno miał na SmackDown, no, bardziej na main rosterze oczywiście, no to wtedy będę oglądał, bo jednak SmackDown Raw oglądam codziennie, więc może nie codziennie, ale każdy robi SmackDown oglądam, więc tam go będę widział. To ostatnio się pokonał, nie będę około jakiegoś tam gościa bez NXT, dosłownie kilka sekund, zrobił mu po prostu Spira, wpadł w niego i wygrał, to właśnie no, bardziej widzę go na main rosterze, bo użył tego Spira jako finisher. Samej góry to jest taki coś jak elbow drop, w sumie takie kopnięcie tutaj. Cross ma duże kłopoty. Zdecydowanie Cross ma duże kłopoty. No właśnie mam taki pomysł, ja, tylko najpierw tak, najpierw zróbmy signaturę. Mam ponownie Rage'a chyba, ale zróbmy ponownie signaturę. Zróbmy pierwszą signaturę, czyli Spira. Bron Breaker rozpędza się i nie trafia. Bron Breaker jest skontrowany. Karrion Cross jest za to też skontrowany i mamy uderzenie od Karrion Crossa. No i jestem właśnie bardzo ciekawy jednej rzeczy. Chciałem coś zrobić, ale oczywiście Scarlet, no i nie mogę tego właśnie zrobić jednej rzeczy, chcę jedną rzecz wytestować, to się może niestety właśnie najlepiej dla mnie skończy, nie ukrywam, ale chciałem wytestować tą rzecz. Ejected, a więc Scarlet wypada, no i pięknie, to mi się podoba. Chcę sprawdzić jedną rzecz, tylko troszeczkę się boję tego, jak to się skończy potencjalnie. Nie ukrywam, że chcę właśnie zaatakować tutaj sędziego z jednego powodu, czemu musi mi uciekać naprawdę? On jakby wie dobrze, co ja szykuję. Czemu on się domyśla, że ja go chcę zaatakować i trafiłem go, ale właśnie nie będę już więcej tego chciał. Nie ukrywam, że chciałem go wyrzucić i potem pójść po kiby zbrojowej, trafić crossa, ale jakbym nie chcę ryzykować. Mam wrażenie, że raz się może udać, ale nie wiem, może 2-3 razy bym udał rzut tego sędziego, to już by pewnie była dyskwalifikacja, więc niepotrzebne mi to jest, myślę. Myślę, że to mi jest zdecydowanie potrzebne. Instant recovery i mamy złapanego crossa. Military press slam w wykonaniu. I teraz jeszcze power slam. Tylko złap tą nogę właśnie. Jaki jest rope break? Jaki jest rope break? No przecież miałem jego nogę. Miałem jego nogę, przecież złapałem tą jedną, więc druga nie powinna jakby być pod linami. Nie wiemy, no. Nie podoba mi się, a nie trafiam. Próba finishera. Czułem, że będzie próbował robić ten finisher, więc byłem przygotowany na to i udało się skontrować. Jeszcze kopnięcie tutaj, no dobra, więc powiem tak, wydaje mi się, że złapmy go, weźmy go na środek ringu gdzieś. No i teraz to żadnego finish, żadnego znaczy. A, dobra, będzie kontra, super. Nie będę miał military press slamu, bo mnie skontrolował niestety. Wrzućmy go po kolejny, no nie wiem, dobra, może być. I teraz jeszcze spear. Chciałem go uderzyć właśnie. A, nie mogę go, nie mogę tego sędzie. Dobra, i ciekawe co jest stałem teraz, mam nadzieję, że nie będę zdyskwalifikowany. Nie jestem zdyskwalifikowany, szybko breaker. Mamy teraz ten moment. Mamy ten moment, na który liczyłem. Mamy moment, na który liczyłem. Złap to kij do baseballa i użyjmy go właśnie sobie dobrze. A więc mamy trafionego crossa. I jeszcze raz możemy trafić go pięknie. Czemu nie? Dobra, zostawiamy. Prawie go uderzyłem pod koniec. Dobrze, że on mnie uderzył tam, bo się to źle skończyło. Chciałem właśnie to sprawdzić i to mi się podoba. Nie ukrywam, że właśnie to jest coś, co można też po części wykorzystać. Wiadomo, że to nie jest nienormalne troszeczkę, że sędzia się atakuje, ale właśnie to jest na przykład właśnie taki, jakby to się udało wcześniej troszeczkę, to bym mógł boom, potem sobie właśnie wykorzystać to, że to Scarlett wrzuciła oczywiście tą broń do ringu. Chciałem właśnie to wykorzystać w taki sposób, że chciałem właśnie użyć to, co chcieli użyć na przykład Breakera.
Ta walka naprawdę, nie ukrywam, że znikąd dość. Jest świetna, naprawdę, jest świetna ta walka. Nie spodziewałem się, że w ogóle coś takiego zobaczymy. Ale tutaj plama krwi jest po krosie, poza ringiem. Bron Breakker wchodzi ponownie do ringu. Czy Karrion Kross zdąży, czy będzie countout? Czy Karrion Kross zdąży? Chyba nie zdąży. Jakiś dive? Nie mogę. Dobra, powiem tak. Myślę, że Breaker nie chce w taki sposób wygrać kopnięcie. Wracamy do ringu. Na pewno właśnie jestem ciekawy, na pewno. Czy czasem jakiegoś tam dive'u nad linami potencjalnie nie ma Breaker? Jaki dive? Właśnie tak myślałem, że jakiś dive powinien mieć w arsenale swoich ruchów. I tak właśnie jest. Pięknie Breaker tutaj trafia Somersault Sentonem. Kontrat Crossa, który teraz... To jest finisher? To jest F10 chyba. To jest signature, to było F10. To było właśnie F10. Teraz, kiedy właśnie Breaker wstanie, bo żeby to się nie skończyło tak, że Breaker mógł wygrać przez countout, ale nie chciał. I teraz on przegrał przez countout. No naprawdę twarz Crossa wygląda okropnie. To jak właśnie dużo krwi jest na jego twarz, to wygląda naprawdę okropnie. Breaker tutaj próbuje złapać. I Cross tutaj sam wraca poza ring. W sumie czemu nie? Ta walka naprawdę, jak mówiłem, no znikąd stała się fenomenalną walką. Wrzućmy go do ringu. Karrion Kross spada tutaj do ringu. Dobra, teraz złapmy go tutaj. I teraz liczę, że no tutaj już nie powinno być żadnego, nie powinno być żadnego row breaku, a więc teraz power slam. Zrobiony, finisher trafiony, Karrion Kross jest skończony, 1, 2 i 3, Karrion Kross przegrywa, co za walka, naprawdę, co za walka, Bron Breakker i Karrion Kross znikąd, midcardowym pojedynku dali absolutnie fenomenalny pojedynek, ale zwycięzca jest tylko jeden i jest nim Bron Breakker, duże zwycięstwo Brona Breakera, a teraz już pora na main event dzisiejszego Raw. I pora main event, w którym to zobaczymy Tribal Chiefa, zobaczymy Romana Reignsa, Undisputed Universal WWE Champion jest tutaj i Roman Reigns nie jest szczęśliwy. Roman Reigns nie jest szczęśliwy, wręcz jest wściekły na to, co w ostatnich tygodniach się wydarzyło. Pierwsze, na WrestleMania Usos stracą pasy tag teamu. Na tej samej WrestleMania Solo Sikoa traci pas United States, a więc tylko Roman wychodzi z WrestleMania jako mistrz, jeśli chodzi o Bloodline, więc to już jest pierwszy powód na wściekłość. Kolejna rzecz, którą nie spodobała się Romanowi Reignsowi, to jest to, że Solo Sikoa jest na SmackDown, a więc powiedział GM-owi Raw, żeby to naprawił i żeby ściągnął Solo Sikoa na Raw. Czy GM da radę to zrobić? Na jego miejscu wolałbym to zrobić, bo myślę, że może być dość duży tutaj chaos, jeśli to Roman Reigns będzie wściekły i nie będą jego żądania spełnione. Dzisiaj będzie miał ciężką pewną walkę. Też jedna z ważnych informacji. Ta informacja myślę, że już będzie dobra dla Romana i nie będzie zła. To na Backlash Roman Reigns nie będzie bronił pasa, tych pasów Undisputed Universal na Backlash Raw, właśnie jeśli chodzi o walkę Raw na Backlash, nie będzie walki o pas Undisputed Universal Championship, ale będzie walka Number One Contender. Oto kto zmierzy się na Money in the Bank z Romanem Reignsem, a jego dzisiejszym rywalem będzie inny mistrz. Będzie to mistrz United States, zawodnik, który zabrał pas solo, czyli Rey Mysterio. A więc Rey Mysterio, mistrz United States, który właśnie, tak już wiem, na WrestleMania, naprawdę świetnej walce, po świetnej walce zabrał pas United States solo i jest mistrzem obecnie. Roman jest, tak jak mówiłem, wściekły, ale no myślę, że jest i na solo wściekły, że stracił ten pas, i na Reya, który zabrał ten pas. Więc powiem tak, no może być tutaj dość nieciekawie dla Reya Mysterio. Nawet Roman nie chciał tutaj wejść z Paulem Heymanem, chciał po prostu, jest po prostu, myślę, że na tyle tutaj wściekły i chce tutaj, może powiedzieć, wyładować się, że nawet po prostu nie chciał nikogo przy sobie, nie chciał nikogo z Bloodline'u przy sobie, tylko sam tutaj się pojawił. Na miejscu Reya bym uważał na to, jaka ta walka naprawdę będzie. I też Roman no ma dość, można powiedzieć, duże żądania w odnośnie Bloodline'u. Nakazał Jimmy'emu i Jay'owi, bo oni mają oczywiście klauzulę rewanżu, zdobyć ponownie te pasy. I powiedział też Solo Sikoa, że nieważne gdzie jest Solo, czy jest na SmackDown czy na Raw, klauzula rewanżu na opadzie United States jest i na Backlash Solo zmierzy się z Rey Mysterio, tak samo Usos zmierzą się z DIY, a więc mają zdobyć te pasy, bo inaczej Roman Reigns właśnie tutaj przekazał Solo i Jimmy'emu i Jay'owi, że nie chce ich widzieć w Bloodline'u, jeśli nie zgarną tych pasów ponownie, a więc no dużo się tutaj dzieje, po tej wersji można było się spodziewać, że będzie dużo złego w Bloodline'ie, jak tylko Roman dał radę utrzymać te pasy, a więc no powiem tak, na miejscu Jimmy'ego, Jay'a, Solo
wiedziałbym na pewno dobrze, że muszą te pasy zdobyć, bo inaczej będą ogromne problemy, bo jak Tribal Chief nie właśnie, jak można powiedzieć, żądania nie będą spełnione, no to myślę, że będzie naprawdę bardzo źle dla Jimmy'ego i Jay'a oraz Sikoe. No a zaczynamy ten pojedynek tutaj. Mistrz kontra mistrz, mistrz naprawdę, no podwójny może być mistrz kontra mistrz, bo Roman ma dwa pasy oczywiście. Rey tutaj zaczyna Sunset Flip Powerbomb, także Rey Mysterio. A więc mam nadzieję, że te wszystkie właśnie rzeczy, które miałem przekazać, przekazałem, jeśli dobrze pamiętam. Nie zapomniałem chyba niczego, nie zdrawię tutaj moonsaultem Rey Mysterio. Roman Reigns, mocne kopnięcie tutaj. No na miejscu Rey Mysterio bym uważał, prawda, właśnie, bo walka z Romanem Reignsem to już jest ciężka walka. Z Romanem Reignsem, który jest wściekły, no to jest jeden z najgorszych rywali, jakiego można mieć w sumie. Tak naprawdę w jakiejkolwiek walce. Roman teraz takim flapjackiem, Fireman Scary Flapjack. Teraz kilka mocnych uderzeń prosto w głowę Rey Mysterio, prosto w głowę mistrza United States. Kontruje Rey teraz. Double foot stomp. Jeszcze kopnięcie, ale tu już nie trafia. Tu już Roman łapie nogę. Wstaje tutaj Rey, ale nie trafia i trafia tym splashem. Mamy też przypięcie. Czy Rey przypnie Romana Reignsa? Chyba 0% osób myślało, że to się wydarzy. Roman wstaje i teraz nie złapał big bootem Reya. X-Factor od Mysterio. To kopnięcie nie było dobrym pomysłem, ale Rey też kontruje. Roman kontruje, złapie tutaj pewnie Reya. To właśnie robi shoulder tackle. Będzie pora na sygnaturę. Też muszę zobaczyć move set dokładnie Romana, bo nie ukrywam, tak, nie sterowałem się Romanem Reignsem w tym tutaj, więc muszę sprawdzić ten roster na pewno też. To jest na pewno istotna rzecz. Muszę sprawdzić ten roster, ten ma finisher, spear, superman, punch, to wiem wszystko. Dobrze, ma running spear, to mi się mega podoba, że ma running spear'a. I też running superman, punch, drive by dropki, dobra. Jak mi się to podoba, prawda, to już jest też coś, czego mi brakowało właśnie. I bardzo mi się podoba, że to jest jakby więcej finisherów, można powiedzieć. Ależ big boot teraz, to mi się mega podoba. Roman Reigns jest gotowy. Rey jednak wstaje i to jest coś, czego się na pewno Roman nie spodziewał. Rey świetnie wytimingował tutaj atak. DD jeszcze od tutaj Reya Mysterio. Roman będzie powoli wstawał. Kontra tutaj, Rey Mysterio się odbija i to jest prosto. Prosto tutaj można powiedzieć wpadł w pułapkę, czyli prosto wspira. Mamy jeden, mamy dwa, ale Rey Mysterio walczy dalej. Ale no prosto w pułapkę wpadł tutaj Rey Mysterio, ale nie musi tego spodziewać. Dosłownie jest kontra, nagle następne co widzi, to odbija się od lin i widzi, jak Roman w niego wpada spirem. I teraz headbutt od Romana. I kolejne uderzenia, tak już mówię, wściekły absolutnie Roman. Tutaj pokazuje to na pewno tymi mocnymi uderzeniami, które na pewno dużo ważą tutaj, ale Hurricane Rana od Reya teraz. Roman powoli próbuje wstać. DDT jeszcze od Reya, który już będzie finisher, więc potencjalny frog splash od lin albo z narożnika w sumie, cokolwiek woli Rey to może zrobić. Ma, zakładam, że dwa takie na pewno finishery, a może nadzieję, że ma więcej jakieś finishery, nie pamiętam w sumie, też nie patrzyłem tam na Reya, jakie on ma finishery. Leg DDT i zobaczymy właśnie, co teraz będzie kombinował Rey. Na razie jednak nic. Czy on potencjalnie będzie jakiegoś może jednak 6-1 jako finisher? Ten dropkick to był zły plan. To był na pewno zły plan w wykonaniu Reya. Roman tutaj próbuje, można powiedzieć, dość brutalnie skręcić mu tutaj naprawdę szyję tymi mocnymi właśnie, takimi mocnymi skrętami. Kilka mocnych ponownie uderzeń. Cała siła, cała wściekłość Romana jest wyładowywana w tym momencie. Teraz właśnie pierwsza walka Romana po WrestleManii. I uderza tutaj klauzulem na narożniku i jeszcze łokieć i jeszcze Rey jest tutaj rzucony. I ponownie tutaj, ale tym razem już nie da rady tutaj pokręcić, może powiedzieć, tą szyją Reya, ale jednak zada kilka uderzeń, jedno tylko, Rey kontruje. Kontra ponownie Romana. Oj, chyba coś czuję problemy duże dla Reya, bo będzie stand w tym momencie, a kolejnym problemem będzie dla niego to, że... To jest kolejny problem. To jest kolejny problem dla Reya, że tu cię akurat, ale masz szczęście. Jakby to uderzenie, jakby został w narożniku dalej po tym uderzeniu, to by miał ogromne nieszczęście, bo Roman już miałby tam go na tacy, dosłownie można powiedzieć, wystawionego, żeby tylko zrobić Superman Puncha i Spira. Roman Reigns i Superman Punch trafia. Dwa finishery ma Roman. Czy on ma super finishera jakiegoś?
Roman Reigns ma super. Aha, super jego finisher, Superman. A, dobra, czyli muszę mieć dopiero dwa finishery. To i tak by miał Rey farta, może powiedzieć. To i tak by Rey miał farta. Dobra, więc pora na. A wiem, co mogę mu zrobić chyba. Mam wrażenie, że wiem, co mu mogę zrobić. A jestem tego pewien. Zobaczę, czy mogę mu to zrobić. I mamy spirałaś, tak myślałem. To jest koniec. To jest zwycięstwo. Roman Reigns 1, 2 i Roman Reigns wygrywa z Rey Mysterio. Roman Reigns jest zwycięzcą tego pojedynku. Rey wypadł tutaj właśnie z ringu. No nie była to jego noc, ale to był Roman Reigns. Jakby nigdy nie jest to stylem porażka z Romanem, oczywiście. Mistrz United States na pewno jeszcze się po tej porażce odbije. Roman wychodzi poza ring. No, patrząc właśnie na to, co mówiłem, wszystko, Roman jest absolutnie wściekły i nie dziwi mnie to, że jeszcze teraz atakuje Rey Mysterio po tym pojedynku. Nie wystarczyło mu to zwycięstwo, jeszcze atakuje tutaj Rey'a i jest wrzucony jeszcze tutaj w schody Rey Mysterio. Roman Reigns po prostu, można powiedzieć, chciał więcej jeszcze. W taki sposób kończymy to Raw, widzimy się w następnym już odcinku. Dzięki wam za oglądanie, cześć!